Witam Państwa. Rozmowy kresowe. Paweł Rakowski. Moim Państwa gościem jest Piotr Sieczkowski, historyk Fundacja Mosty. Witam Państwa. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o Podkamieniu, o ziemi wołyńskiej. Dzisiaj też porozmawiamy o pewnym sanktuarium położonym na Wołyniu, tym razem sanktuarium prawosławnym w Poczajów. Co się mieści, Panie Piotrze, w Poczajowie? Poczajów jest właściwie obok Kijowa głównym sanktuarium prawosławnym dzisiaj. Jest to zespół cerkwi, które powstawały przez całe stulecia, bo poczynając od XI wieku, kiedy ten ośrodek w ogóle powstaje, a kończąc na wieku XVIII, kiedy Mikołaj Bazylii Potocki zbudował tą największą cerkiew, jedną z wielu, które w ogóle postawił, bo Mikołaj Bazylii Potocki to taki fajny gość, który z jednej strony był hulaką, pijakiem i różne inne przywary miał w sobie, a z drugiej strony był piekielnie religijny, ale bardziej niż religijny i bardziej niż hulaka, to był bogaty. Jemu się przypisuje ufundowanie z własnych środków 76 cerkwi i kościołów. To w ogóle jest niewyobrażalna ilość. Nie wiem, z czym to można porównać, ale obawiam się, że najbogatszy człowiek w Polsce dzisiaj by tyle nie dał rady ufundować z własnych środków. Choć trzeba pamiętać, że przecież wtedy, mówiąc o własnych środkach, fundowało się to trochę inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj trzeba nająć pracę. Wtedy można było tej pracy nie najmować. No ale to tak na marginesie. Poczajów jest sanktuarium. W wieku XI, XII, kiedy jego rola będzie stopniowo się podnosić na skutek bycia tam mnichów, jest to sanktuarium prawosławne. Ale proszę pamiętać o tym, że przecież od końca XVI wieku mamy Unię Kościelną i w tym momencie Poczajów stanie się siedzibą kościoła grekokatolickiego, czyli tego kościoła chrześcijańskiego, który zachowując prawosławną liturgię w masie swej, podporządkowany zostanie papieżowi. Czyli Bazylii Potocki budował de facto kościoły grekokatolickie. Grekokatolicki kościół tam budował. Obok tego, że budował też kościoły łacińskie, co na przykład widać w Buczaczu, prawda? Zresztą w Buczaczu pobudował i grekokatolicką cerkiew, i łaciński, rzymskokatolicki kościół do dzisiaj, zresztą stojący w bardzo dobrej kondycji się ten kościół ma. Natomiast od momentu, kiedy stanie się kościół czy cerkiew grekokatolicka, no to Poczajów się rozwija jako grekokatolicki ośrodek i grekokatolickie cerkwie tam będą. Ten stan rzeczy istnieje, rzecz jasna, do chwili, kiedy w ramach retorsji za powstanie listopadowe car zdecydował się na tak zwanych ziemiach wcielonych zlikwidować cerkiew grekokatolicką, to jest rok 1839, i wtedy, czy od tego momentu podjęto działania, żeby chociażby siłą i gwałtem zapędzić grekokatolicką ludność do kościoła prawosławnego. I to stopniowo się będzie działo, bo proszę pamiętać o tym, że przez wiek XVII, XVIII, czy dwa stulecia długie i kawałek XIX wieku, kościół prawosławny w Polsce został wyparty na rzecz kościoła grekokatolickiego. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia zależności kościelnej, no bo to jest grekokatolicyzm zależny od papieża, natomiast prawosławie jest zależne od patriarchatu moskiewskiego, który został powołany, o ile pamiętam, w 1589 roku i w tym momencie jakby zawłaszczał sobie tych prawosławnych, którzy byli na terenie Rzeczypospolitej. Wtedy Moskwa stała się ważniejsza niż Kijów. No Kijów nie był tutaj chyba w ogóle
ośrodkiem ważnym. W tym momencie utrata znaczenia Kijowa następuje po najazdach tatarskich, to jest jedna sprawa, i po włączeniu do Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest druga sprawa. Natomiast, że Kijów był ośrodkiem ważnym, no to w dużej mierze można tak twierdzić, dlatego że był ośrodkiem jedynym. Przecież na południe od Kijowa w wieku XVI to nic nie istniało. Istniały dzikie pola, Zaporoże, jakieś tam inne, że tak powiem, krzaki i oczerety. Można było sobie płynąć jedną czy drugą rzeką, ale tam nie było miejskiego osadnictwa, nie było zorganizowanej tym samym władzy państwowej, bo kogo ta władza państwowa miałaby tam dotyczyć, jak tam było pusto. Dopiero w XVII wieku Kijów zaczyna nabierać innego znaczenia i w momencie, kiedy znajdzie się po stronie rosyjskiej, czyli po traktacie andruszowskim, no to w tym momencie staje się kolejnym elementem, jaki posiada państwo rosyjskie, mimo że myśmy Kijów Rosjanom wydzierżawili. A ławra w Poczajowie urasta do rangi ważnej ławry, czy ważnego ośrodka religijnego w wieku XVIII, staje się miejscem pielgrzymek, powiedzmy. No a w momencie, kiedy car Mikołaj każe to zamienić na prawosławie, no to mamy zmianę, że tak powiem, dekoracji. I tak to już zostało. Bo przecież całe mnóstwo działań carskich polegało na tym, że ośrodki religijne, albo dokładniej mówiąc klasztory, czy ważne kościoły, car odbierał, albo zmieniał ich rangę z diecezjalnych kościołów na jakieś tam parafialne, albo wręcz odbierał katolikom i dawał prawosławnym, no bo przecież w jakiś sposób tą presję na społeczeństwo musiał wywierać, a ponieważ każdy klasztor, każdy zakon i kościół jest ośrodkiem cywilizacyjnym, no to ucinano, że tak powiem, poszczególne korzonki polskiej cywilizacji na rzecz cywilizacji wschodniej, rosyjskiej, moskiewskiej, czy jak ją by tam nie nazwał. I prawosławie na Wołyniu, czyli wszędzie tam, gdzie była Rosja, do Galicji, do granic Galicji, zostało tam wprowadzone ponownie od czasów Mikołaja I poprzez następnych carów, aż do roku 1921, kiedy wróciła tam Polska. No właśnie, jak wyglądała sytuacja Poczajowa, jak i też w ogóle społeczności prawosławnej w II Rzeczpospolitej na tym terenie? W okresie II Rzeczypospolitej Kościół prawosławny był kościołem autokefalicznym w Polsce, czyli był kościołem niezależnym od patriarchatu moskiewskiego. No i na tym, że tak powiem, możemy stanąć. Prawosławni byli w województwie wołyńskim, w województwie poleskim, nowogródzkim czy wileńskim, tak? Bo na południe od Wołyńskiego, no to byli grekokatolicy. Oni ocaleli, bo Austria nie likwidowała grekokatolicyzmu, tylko wpłynęła, że tak powiem, swoim zachowaniem na to, że grekokatolicyzm stał się ukraińskim kościołem narodowym. Natomiast na Wołyniu ukraińskim kościołem stał się kościół prawosławny i tak to pozostało, że grekokatolicy i prawosławni to są dwie religie, które w Ukrainie późniejszej czy dzisiejszej funkcjonują, czy też funkcjonowały w Polsce. Przed wojną Poczajów był miejscem pielgrzymek. W czasie wojny był takim symbolicznym miejscem, gdzie zbierała się ludność prawosławna, ale też zbierali się tam upowcy. To tak zwane ostrzenie noży i szykowanie się na Polaków i naradzanie się nad tym, jak przeprowadzimy czystkę etniczną na Wołyniu, no to to między innymi odbywało się na terenie ławry poczajowskiej. To taka niechlubna, że tak powiem, strona. Dzisiaj, czyli od czasów, które ja pamiętam, obrazując to własnymi doświadczeniami, jak pierwszy raz w życiu tam byłem,
to Ławra Poczajowska to był obraz nędzy i rozpaczy. To był 91 rok. Zaniedbany, zapuszczony. Farba oblazła ze wszystkich tych budynków. Przed budynkami siedziały dziesiątki inwalidów wszelkiej maści. Nawet sobie nie wyobrażamy. To na filmach kostiumowych XVIII-wiecznych pokazują różnych karłów, różnych ludzi z powykrzywianymi głowami, powykrzywianymi ciałami. I oni wszyscy tam zajmowali się żebraniem, jak przychodziła ludność do cerkwi prawosławnej. Dzisiaj już tego nie ma. To wszystko jest przepięknie uprzątnięte. Wszystko jest przepięknie odnowione. Ta cerkiew z odległości 15 kilometrów jest widoczna i lśni kopułami, lśni białym kolorem murów. To wszystko jest w najwyższym, że tak powiem, stanie gotowości. Dzisiejszy Poczajów przynależy do cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego. No właśnie, czy akurat to tam na miejscu powoduje jakieś napięcia, czy raczej się podejrzewam, rozchodzi? Że tak. Bo w ogóle na Ukrainie jest tak, że przewagę we władaniu cerkwią ma Patriarchat Moskiewski, dzięki czemu, że tak powiem, ogromne środki do niego napływają. Patriarchat Kijowski jest zdecydowanie słabszy w tej dziedzinie. Dlaczego państwo ukraińskie nic nie robi, żeby było odwrotnie? No to ja na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, ale mając wojnę między Ukrainą a Rosją, to ja bym Patriarchat Moskiewski wyrzucił w ciągu kwadransa z terenów Ukrainy w ogóle i zamienił to na inne, miejscowe, własne rozwiązanie organizacyjne. Oczywiście cały obiekt jest bardzo piękny. Można go oglądać, że tak powiem, godzinami. Można spędzić dużo czasu podczas nabożeństw cerkiewnych, szczególnie właśnie w tej cerkwi postawionej przez Potockiego, która jest przepysznie bogata. Po prostu do granic wytrzymałości jest tam napchane bogactwo, aż dziw bierze, że nie zostało to zniszczone definitywnie w epoce bolszewickiej, ale widocznie oni do pewnych obiektów nie mieli, że tak powiem, atencji, żeby się wybrać i je ograbić i sobie to pozostało. Można to zwiedzać, jest to atrakcyjne. No właśnie, tak na koniec, jakby pan to gdzieś umiejscowił, gdzie na trasie wołyńskiej możemy na Poczajów trafić? Możemy trafić na Poczajów, jeżeli przekraczając granicę za hełmem lubelskim pojedziemy w kierunku Kowla, Łódzka, a następnie z Łódzka skręcimy na Tarnopol i dojedziemy do Krzemieńca. Poczajów to jest takie małe miasteczko, które jest położone 20 kilometrów od Krzemieńca. I to jest bardzo łatwo trafić, to jest dobra droga, można tam dojechać dużym autobusem, małym autobusem, samochodem, czym tam sobie ktoś każe. Jeżeli ktoś tam pojedzie zwiedzać tę cerkiew w sobotę, no to jeszcze w sobotę w Poczajowie jest bazar, na którym można kupić przeróżne rzeczy. Pomijam tam jakieś buty i inne szmaty, ale można kupić całe mnóstwo przeróżnych zabytków, bo wszelkiej maści kolekcjonerzy wpadają w sobotę do Poczajowa, a w piątek wpadają do Krzemieńca. Jak ktoś jest tym zainteresowany, to może trafić na bardzo różne rzeczy polskie, przedwojenne, na przykład pamiątki, czy pamiątki związane, czy zabytki związane z cerkwią prawosławną. To jest wszystko w zasięgu obywatela, który się o to stara i który tego pilnuje, tak można najogólniej powiedzieć. Jest to w sumie jakieś 450 kilometrów od Warszawy, jadąc najkrótszą drogą przez Lublin, Kowel i Łódzk. Tak bym powiedział najogólniej.
Czyli już wiemy, jak dojechać do Poczajowa. Tutaj możemy też jechać. Z moim Państwa gościem Piotr Sieczkowski, historyk Fundacja Mosty. Paweł Rakowski żegna się w tym odcinku. Dziękuję Państwu.